Revive i chyba Super Potka i to powinno, myślę, że wystarczyć, żeby już Ife była w miarę dobrym stanie. Więc dobra, tyle na to pomieszczenie. Teraz pójdę tędy. Czy stąd się właśnie dostanę na ten pokój tam na dole? Chyba nie. Chyba tam droga prowadzi gdzieś indziej do tego pokoju, ale to już nieważne. Ok, koniec tego efektu, ale tutaj nagle patrzcie, co my tu mamy? Nie ciebie, ty, co się pojawiłeś w Magnemacie, już mam jednego. No się już nie czepię, ja tam wiecie, tak trochę szykuję epicką chwilę, że o, tu jest jakieś coś nowego, taki wiecie, dziwny Pokémon, taki właśnie ptasi, błyskawica, coś takiego, taki sobie stoi, coś nietypowego, coś z czym jeszcze wcześniej nie miałem do czynienia, a tu nagle taki się wtrynia i wiecie, psuje chwilę, taką jakże fajną. No ale to już poradzę. Czy wszyscy są w miarę zdrowi? No, przypuszczam, że tak, więc myślę, że tak, jeszcze tutaj przy okazji zapiszę grę, bo naprawdę warto. Bo owszem, to jest Pokémon, którego chcę zdobyć, a też jego zdobycie nie jest łatwe. Otóż powitajcie pierwszego legendarnego Pokémona ptaka. A więc, powitajcie Zapdosa, jednego z trzech legendarnych Pokémonów ptaków, oczywiście typ elektryczno latający. I tak, oczywiście po każdym legendarnym Pokémonie należy się spodziewać jakże dobrych statystyk, mniej więcej Zapdos jest bardzo szybki i ma także wyśmienitą ofensywę specjalną, jednak on z niej trochę nie skorzysta zbyt dobrze, ponieważ na levelu 50, kiedy my się z nim spotkamy, on nie umie żadnych ruchów, które należą do ofensywy specjalnej i przez to ta ofensywa będzie zupełnie niewykorzystana i też dlatego sądzę, osobiście, że Zapdos z tej trójki ptaków jest chyba najgorszy. Jak mówię, Zapdos! Zapdos jeden z trzech ptaków, legendarnych Pokémonów ptasich. I cóż tutaj zrobię? Na początku właśnie myślę, że może użyję po prostu prochu ogłuszającego, bo na niego się naprawdę bardzo się też przydadzą właśnie te statusy, bo owszem, Pokémony legendarne są ciężkie w łapaniu, oczywiście tutaj trochę może mi to zająć parę minut, czy nawet właśnie paręnaście, czy parę set, no przy odrobinie nieszczęścia, bo też oczywiście mogą być różne przypadki. Też może użyję na wszelki wypadek ultra dźwięków, żeby też trochę jakby się skonfundować i też przy okazji osłabić. Ale on się niestety ochronił, więc trochę tutaj to się nie udało. Okej, próbuję ponownie. I fala błyskawic, która też mnie sparaliżuje, ale okej, jeszcze nie jest tak źle. Będę dalej się starał z tym, z ultradźwiękami. Jakby chcę, żeby tutaj trochę ten Zapdos się, jakby wiecie, sam nieco osłabiał. Oj, znów wykrycie. Jejku, nie przedłużaj tego Zapdos. Daj się złapać i będzie po prostu... No, będzie po ptakach. Po ptakach, no po prostu idealny dobór słów. No dalej, Ife, trafisz tym kiedyś! No, dziękuję, że mnie w końcu słuchasz. Więc okej, to mi na pewno teraz da trochę większe szanse jakby na złapanie tego Pokémona. Więc okej, psychika może też tutaj trochę użyję. Chyba, że on znów się osłoni tym całym wykryciem. No niestety. Ta, póki co jest to trochę dziwna walka, no oboje, właśnie Ifer i Zapdos są sparaliżowani. Tak, w ogóle też Zapdos zauważył, że jest on bezpłciowy, że on nie ma płci. Znaczy, przypuszczam, że nie potrzebuje on płci, skoro wiecie, jest jedynym ze tego gatunku i w ogóle świdrodziób jest to bardzo bolesny atak mimo wszystko, no chyba najbardziej mocny atak, którym Zapdos dysponuje. I to, no, w szczególności jest super efektywne na Ifer, na oczywiście Pokémona robaczego. Więc okej, Ifer padła, teraz może myślę, że użyję bardziej, trochę więcej może ofensywy jakiejś, na przykład Allegretta, myślę, że się tutaj trochę przyda, może ze swoją siłą trochę też tego Zapdosa osłabi, jakby to będzie teraz bardzo potrzebne. Okej, ten przecież jest skonfundowany, czy się zrani? Nie, znów świdrodziób i to też ją pewnie zaboli. No, całkiem mocno, ale ona właśnie mniej więcej po to, no, na takie sytuacje ma ten cały ruch soft-boiled. I teraz się będzie wypadał uzdrowić, ale się nie udało chyba, ale Greta padła niestety, no trochę Zapdos, jak mówię, no szaleje z tym świdrodziowym, jakby jest to bardzo mocny ruch jednak. Typu latającego, przy okazji też oczywiście warto byłoby wspomnieć. A więc okej, w takim razie użyję może promień jutrzenki, bo tak, on chyba będzie dobry na Pokémona właśnie latającego.
I to jest prawda, okej, jeszcze chyba jeden atak czy dwa, czy coś takiego, i już będę potem przechodził do prób łapania tego Zapdosa. Konsa nie może? Nie chcę go oczywiście znokautować, bo wtedy no go nie złapię po prostu. Okej, już jest paraliszim, czerwony pasek, więc okej, bug, aż back, nie bug. Czy tam tak, taki, wiecie, taki typowy Polak czy coś takie. Bug! TM Casse Berry Po Helix Fossil Powderjar. I takie bug się wtedy też pojawiło. Tak wiecie, tak typowo tak strzelają Polacy, wiecie, niektóre angielskie słowa. A więc dobra, właśnie na taką chwilę jak ta. Mam mnóstwo Ultra Boli kupionych. Właśnie mam mnóstwo kupionych z tego Pokémartu Fuxi. O, już było całkiem nieźle, skoro już wiecie, był jeden i po tym jednym razie, kiedy tam się kula potrząsnęła, to się po tym razie uwolnił. W sumie to całkiem jest niezły znak. To jest niezły znak, ale będę oczywiście dalej próbował. Mam nadzieję, że kiedyś go złapię. Raz, dwa, trzy. O! Wow, już poważnie myślałem, że go złapię po dwóch próbach. Dobra, to jest bardzo dobry znak. Mam nadzieję, że może teraz się uda, czy nie? Nie uwalnia się. Było tak blisko, a już się uwalnia od razu, potem jak już się dał złapać tego Ultra Bola. No jejku. I znowu to samo, a liczyłem na postęp. Wiecie, już nie wiecie, byłem najpierw raz, potem trzy i się uwalnia, a teraz nagle znów się uwalnia od razu i w ogóle. No nic, będę do oporu próbował tutaj go łapać cały czas. Bo tak jak mówię, łapanie takich Pokémonów legendarnych nie jest łatwe. Zawsze one tutaj, no, trochę tego oporu stawiają. Zawsze to trochę trzeba, tutaj, wiecie, kilka kul, żeby móc takiego Pokémona złapać. A czy też oczywiście mógłbym, wiecie, pójść na łatwiznę i od razu użyć Master Balla, ale po prostu nie chcę. Wolę go użyć na kimś innym niż na Zapdosie. No więc dobra, on wciąż tą falą błyskawic spamuje, ale no wciąż oczywiście jestem paraliżowany, więc to oczywiście temu Zapdosowi dużo nie da. Czy to będzie ta kula? Nie, to nie będzie ta kula. No trochę... Tak jeszcze używa tej, wiecie, tego agility, ale no już ma wiecie, on już ma tę, wiecie, prędkość jakby szybkość wymaksowaną, no większej mieć nie może. Więc to jest tylko dla niego utrata kolejki raz i no, tylko raz. Znów 4 razy po 2 razy, 8 razy raz po raz. Ale ciągle tylko raz. Znowu raz, znowu raz! No, to może teraz się uda? No, która to będzie kula szczęśliwa? Może ta? Nie! Pokémon się uwolnił! Znowu, niby, wiecie... Niby tam trochę były postępy kilka chwil temu, ale znów nie! Znów Zapdos się uwalnia od razu. Teraz może raz, dwa... nie trzy. Już nie trzy. No niestety. Ech, ten Ultra Ball jest jak Valve. Nie umie liczyć do trzech. Na to wygląda. Bo wiecie, nie ma Left 4 Dead 3, czy Portala 3, czy Half-Life 3. Wszystko się, wiecie, tylko stoi na dwójce. A może ten raz? Znowu nie. Dobra, zaraz się mam wkurzę. I rzucę Pokébola i tak dalej. Ile mam w sobie Pokéboli? 15? 15! 15 Pokéboli! Ale nie wiem, czy będę takiego jeszcze rzucał teraz. Może rzucę, nie wiem, Great Balla, tak dla jaj. Great Ball może teraz się bardziej przyda niż Ultra Ball, czy nie? Nie, nie było nawet blisko. Łamam, czy to bolało! Dobra, to bolało bardzo mocno. A czy w sumie też to się dziwię, skoro Zapdos ma level 50, no 10 leveli więcej niż moje Pokémony, więc no to tym bardziej powinno boleć i Dolphini padnie chyba niestety, owszem, tak. To kto kolejny? Gadżet? Tak przypuszczam? Chyba będę musiał znów tego używać revive'ów, bo kurczę, moje Pokémony już tutaj trochę nie wytrzymują tej sytuacji, jaka tutaj ma miejsce. Dobra, próbuję Pokéball. Nie, nie było nawet blisko.
A no, czego się spodziewałem? Cudów jak u druga Conroya, jak u niego właśnie Pokeball złapał tego Zapdosa, po tym jak on wcześniej zużył kilkanaście właśnie też swoich Ultra Poli. Chyba takie cudy u mnie nie nastaną. Chociaż czekaj, raz, dwa, trzy! Sukin! Sukin ptak! Czy możesz dać się już złapać? Potrzebuję tych boli na inne jeszcze ptaki, na tych twoich krewnych! Bo jest ich jeszcze dwójka z tego co wiem, tak? A ich też chcę mieć i potem się wasza rodzinka połączy i w ogóle... Będziecie znów szczęśliwi, będziecie razem, tak przypuszczam, chociaż nie wiem, czy oni byli tacy szczęśliwi w tym... W filmie kinowym, co tam był kiedyś właśnie o Zapdosa, no, Zapdosie właśnie, Moltresie i Articuno. Tak, masz ten swój dziób i nim świdrujesz świetnie, też się z tego cieszę. Czy to jest to? To nie jest to. To jeszcze nie jest to. Co mam, nie wiem... Co mam ci zrobić, czy co mam powiedzieć, żeby cię przekonać do tego, żebyś właśnie, nie wiem, wszedł do jakiejś kuli i z niej nie wychodził? Takie słowa do ciebie przemawiają, panie Zapdos. Albo pani, nie wiem, jesteś bezpłciowy, o tym zapomniałem, ale mówię pan tak trochę z nawyku. Taki mam nawyk, wiesz o tym. Ja nie wiem, czy wiesz, ale już raz użyłeś ile moich kul? 60 chyba? Możliwe, że 60 kul już do niego rzuciłem. Ale nie? Nie wejdzie do żadnej? Tak samo do tej. I znów leci z tym świdrującym dziobem. 7 HP-ków. Ładnie gadżet się trzyma, całe szczęście. No jest ona oczywiście odporna na ten cały właśnie świdrodziób. Ale muszę użyć potki. Jeszcze do tego dojdzie, że się Zapdosowi skończą te punkty PP, że nie będzie już mieć ruchów dostępnych i sam się tylko wykończy. A czy wiem, że są, nie wiem, tacy nawet ludzie, czy właśnie, nie wiem, zwierzęta, czy tam cokolwiek takiego, że woleliby zginąć czy coś, niż komuś służyć? Ej, ale hej, obiecuję, że cię uwolnię! Ja tylko chcę twój wpis w Pokédexie, chcę tylko ciebie jako trofeum. No, nie będę ciebie jakoś, wiesz, używał szczególnie, czy coś, w teamie, po prostu chcę cię mieć. Tutaj po prostu by się z tym czuć dobrze. A, było tak blisko. Po prostu wejdź, jak mówię, dogadamy się jakoś. O, może? Chyba się nie dogadamy, prawda? Prawda, mój kochany? Sukin ptaku jeden? No i co jest tym twoim ptasim muszczkiem, że myślisz, że już sobie podniesie szybkość, mimo że gra ci pisze wyraźnie? Nie, podniesie się jeszcze bardziej! Po prostu właś! Znów się zaraz wkurzę, tylko i rzucę Pokébola i będzie po ptakach. Bo już tego użyłem tekstu wcześniej, jeżeli tak, to przepraszam za to, że się powtarzam, ale... Ale hej, taka prawda. Masz Pokébola w twarz. A raczej w skrzydło, bo tam chyba go wymierzyłem. Nie, znów nie wiem, czemu liczę na cuda. No w sumie wiecie, bez cudów trochę życie byłoby nudne. Mimo wszystko. Może drugi Pokéball pod rząd? Może on coś zdziała? O, już myślałem, że poważnie, że to go złapię. Już poważnie takie mi myśli chodziły po moim łupie. Niestety, nie. Tak się nie dzieje.
niech cię szlak. Ja wam mówię, on się zaraz zabije sam. O, to jest ta chwila, to jest ta chwila! To jest ta chwila! Ale ja pierdziu, ile mi to kuli zużyło. Ja pierdziu, to mi zużyło tyle kuli, że... Szczerze, nawet nie wiem, czy mi będzie starczyło na kolejnego twego kuzynka, mój drogi, ukochany Zabdosiku. Okej, to jest jego wpis. I jemu też nie będę dawał imienia. Bo to, żeby tak, wiecie, tak trochę jednak głupio, wiecie, dawać się imię Pokemonowi, wiecie, jakąś ksywkę Pokemonowi, wiecie, takiemu, no, jedynemu na świecie, tak naprawdę. Wiecie, po co mu dać imię, skoro i tak jest unikalny do innych porównując? Trochę to się, wiecie, jest trochę bezsensowne i bezcelowe. Ale jeszcze tutaj właśnie wejdę, bo tam jeszcze, no, był ten jeden pokój, gdzie były jakieś dwa itemy, pewnie jeden z nich będzie elektro, znając życie, ale hej, zawsze można tam coś popróbować znaleźć. Gdzie ja mam swoje odstraszacze? Mam chyba... Okej, tu są Max, więc może użyję jednego z tych. Więc okej, teraz jakby ten pokój znajdę, był on gdzieś tutaj na środku, tak? Coś takiego było? Tutaj to było to miejsce? Tak, to było to miejsce, to było na pewno tutaj. Więc co to jest za item? To jest TM17 ochrona, protekcja, całkiem nieźle, ale też nie wiem, czy kogoś tego będę uczył. Jednak eliksir, no jednak nie będzie elektroda w żadnym z tych dwóch jakby pokebolach, więc okej, to mnie na pewno cieszy. No po tych kłopotach, które no póki co przeżyłem z Zabdosem, no już nie chcę więcej kłopotów jeszcze z tymi, wiecie, uśmiechniętymi kulkami, z tym, wiecie, no takim, wiecie, takim cwanym uśmieszkiem, taki, że hej, hej, złap mnie, jeżeli tylko chcesz, jeżeli tylko śmiesz, bardziej, no, bardziej by pasowało chyba. No ale dobra, Zabdos mam już, no, go w końcu złapanego, Pokédex tam, wiecie, wpisy, no, też się u nas pojawił pełny. I teraz jeszcze jest w sumie jedna rzecz, którą chcę załatwić. Otóż teraz się udam do... Orani. I owszem, Sky może latać, nawet jeżeli jest tutaj nieprzytomna, jeżeli tam, wiecie, zemdlała, no, po walce. Więc, jak mówię, teraz tutaj znów jestem w Orani i z niej udam się na drogę numer 11, bo na tej drodze był właśnie jeden z tych całych pomocników profesora Oaka i on, pewnie jak pamiętacie, za 30 wpisów w Pokédexie, on nam daje item finder, czyli jakby, no... Jak to się nazywa, jakby wykrywacz itemów, coś takiego, poszukiwać wykrywacz itemów. I akurat właśnie jeden item będę chciał z tym tutaj wykrywaczem zdobyć, więc dlatego do tego pana tutaj się udaję. Owszem, mam już na pewno 30 gatunków tam wpisów zdobytych. Więc jak mówię, od niego dostaniemy ten cały item finder, wykrywacz itemów, tam jakichś przedmiotów, które mogą w ziemi tam jakoś leżeć. A czy szczerze, właśnie w tej grze, w tej generacji, item finder jest bardzo mało moim zdaniem użyteczny, czy też wiecie, we wcześniejszych, ponieważ po prostu ten item, on tylko pokazuje, że czy coś jest pod, no, tuż pod twoimi stopami. Na takiej on działa zasadzie, że jeżeli coś jest pod, no, pod twoimi stopami, to wtedy on piszczy. Jeżeli nie, to on po prostu nie wydaje żadnego odgłosu i po prostu, wiecie, to jest takie trochę z tym się wiąże, że mozolny proces szukania itemów, wiecie, kratka po kratce, no, tu może będzie, tu może będzie tam, może będzie tu, może będzie jeszcze indziej, tam, wiecie, na tej kratce, na tamtej. I przez to jednak sądzę, że item finder właśnie w tej grze nie jest aż takim dobrym itemem mimo wszystko, że jednak tak czy siak bez niego można by było... I bez niego równie dobrze by można było sobie tutaj, wiecie, no, dawać sobie radę, ale jednak on będzie jeszcze potrzebny do tutaj jednego itemu, który właśnie chce jeszcze zdobyć przy okazji, więc znów muszę tutaj użyć Sky i ją gdzieś tam polecieć. Teraz udamy się do Prismani, do Caledon City. I tak, teraz udam się do miejsca tam na lewo, gdzie spał jeden z tych dwóch Snorlaxów. Otóż pod tym Snorlaxem będzie też właśnie jedna ciekawa rzecz do wydobycia, to będzie tu konkretnie, teraz właśnie też pokażę, jak ten cały item finder działa. Jest on oczywiście w itemach kluczowych, więc teraz właśnie go wybiorę stąd. I nagle gwiazdki, jak właśnie na wstępie, na intrze gry, wiecie, przy tym logo Game Freaka. I owszem, jest coś pod nami.
Są to resztki. Jest to item, który jak ktoś potrzyma z moich Pokemonów, to on będzie sobie co kolejkę, no trochę odnerał HP-ków. Jest to jednak całkiem fajny item. Warto też oczywiście go wydobyć właśnie z tej trawy, gdzie spał ten Snorlax. I tak, to chyba już wszystko, co myślę, że mam na dziś do załatwienia w tym let's play. Jak mówię, chciałem tylko głównie, wiecie, całą drogę do Wysp Seafoam tutaj, wiecie, sobie załatwić, wiecie, drogę 1920 do Wysp Seafoam. Nie będę teraz jeszcze jednak teraz chodził. Tamte miejsce zostawię na przyszłe części tego let's playa. No i także chciałem właśnie zdobyć, no, mniej więcej Tentacula i Magnemite'a, którzy będą moimi kolejnymi Pokemonami do, no, mojego teamu na Elitarną Czwórkę. No i także oczywiście chciałem zdobyć Zapdosa, pierwszego, no, z kilku legendarnych Pokemonów do spotkania w tym, no, w tej grze, w Pokemonach Leaf Green i Fire Red. A więc, jak mówię, to, no, jak mówię, następnym razem udamy się do Wysp Seafoam i też pewnie z nich udamy się do dalszej jeszcze części Kanto przez nas nieodkrytej. Ale póki co, dziękuję za uwagę, dzięki za oglądanie, CDDZO, na razie i cześć!